inflacja. Mamy najwyższe poziomy inflacji w całej historii świata, pomijając pewne tam, powiedzmy, jakieś kryzysowe momenty związane z odkryciami geograficznymi i napływem turystów. Mamy rekordową inflację praktycznie w wieku XX, trochę niższą, ale znowu pojawiającą się wysoko w wieku XXI. Przedstawicielom różnych agend rządowych i urzędów opłaca się jak gdyby zrzucanie winy na coś innego. Znaczy sam termin gridflacja mówi o tym, że pompuje nam się chciwość. I w przypadku chciwości możemy powiedzieć, że ona oczywiście musi występować, bo taka jest natura człowieka. W każdym systemie zbudowanym przez człowieka chciwość występuje. Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Agencja marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Dzień dobry, Wojciech Siryk, namzależy.pl, Ten Świat Jest Nasz, a dzisiaj naszym gościem Mateusz Machaj, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, ekonomista Instytutu Misesa. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja tradycyjnie na samym początku przypomnę tylko o kciukach w górę, o aktywności pod filmem, no i oczywiście o naszym sklepie i naszym wydawnictwie, gdzie to sprzedajemy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla najmłodszych. A dzisiaj skupimy się w naszej rozmowie na temacie czegoś takiego jak gridflacja. Tutaj wyjaśnię, grid z angielskiego chciwość. No właśnie, czy mamy do czynienia z gridflacją, czyli wzrostem chciwości, która miała być rzekomo głównym powodem rekordowych poziomów inflacji? Znaczy sam termin gridflacja mówi o tym, że pompuje nam się chciwość i od razu nam się to kojarzy z inflacją, bo inflacja to jest oczywiście pompowanie cen. Natomiast gridflacja, znaczy czy grid, obecność chciwości, to nie jest nic nadzwyczajnego w systemie gospodarczym. W każdym systemie gospodarczym mamy do czynienia z obecnością chciwości. Więc można powiedzieć, że mamy gridflację zawsze w gospodarce i mamy, co więcej, mamy ją praktycznie na wszystkich poziomach, bo chciwi są, jasne, przedsiębiorcy i chcą mieć jak największe zyski, ale chciwi są też przecież pracownicy, chcą mieć jak najwyższe płace, chciwi są też konsumenci, chcą mieć przecież jak najniższe ceny, chciwi są politycy, chcą mieć jak największe wpływy budżetowe i możliwość wydawania środków pieniężnych, chciwi są biurokraci, którzy chcą mieć największy zakres władzy nad tym, czym się zajmują, etc. Więc chciwość jest czymś absolutnie powszechnym. Jeden z autorów, już nie pamiętam, który, kiedy pojawiły się kwestie dotyczące 2008 roku, kryzysu, skomentował to mówienie o gridflacji, bo sama gridflacja, czy właśnie ta chciwość, ona się przewija praktycznie zawsze, kiedy coś się dzieje złego w gospodarce. Mówimy, coś złego się dzieje, to pewnie jest rezultat chciwości. O kryzysie 2008 roku mówiono, że to jest kryzys, który wynikał z chciwości, z tego, że ktoś był chciwy. Ale odpowiedź tego komentatora była taka, no ale chwileczkę, no. Jak analizujemy na przykład wypadek samolotowy, no to można powiedzieć, że odpowiada za to grawitacja, no bo przecież gdyby nie grawitacja, no to w ogóle mielibyśmy zupełnie inną sytuację i samoloty by się po prostu nie rozbijały, funkcjonowalibyśmy w jakiejś innej rzeczywistości. Ale czy faktycznie, kiedy chcemy wyjaśnić pojawienie się wypadku lotniczego, to skwitujemy to po prostu stwierdzeniem, no samolot spadł i tyle, odpowiedzialna za to najwyraźniej jest grawitacja. Oczywiście nie. Dlatego, że społeczność gospodarcza, system gospodarczy i system społeczny to są rzeczy, które wykazują się wysokim stopniem skomplikowania. I tam oddziałuje na siebie bardzo wiele czynników naraz. I niektóre czynniki oczywiście są obecne. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu są niezbędne do występowania jakichś zjawisk, ale nie są esencjonalne. I w przypadku chciwości możemy powiedzieć, że ona oczywiście musi występować, bo taka jest natura człowieka. W każdym systemie zbudowanym przez człowieka chciwość występuje, ale ponieważ zawsze występuje, to ona nie jest esencjonalna dla wielu aspektów, które chcemy wyjaśnić. I tak jak mieliśmy do czynienia z 2008 rokiem i z kryzysem, odpowiedź chciwość za to odpowiada jest na tyle wystarczająca, ile odpowiedź grawitacja za to odpowiada. No przecież jakby nie było grawitacji, to ludzie też inaczej by funkcjonowali, więc pewnie inaczej wyglądałyby systemy gospodarcze, ale nie można twierdzić, że za kryzys odpowiadała grawitacja i tak samo, że za kryzys odpowiedziała jakoś chciwość. I teraz przekładając to na obecną sytuację, jasne, że żyjemy w otoczeniu, w którym każdy jest chciwy w systemie gospodarczym, ale ta chciwość jest obecna praktycznie zawsze. W związku z tym gridflacja tłumaczy wysoką inflację w tak samo dobrym stopniu, jak tłumaczy inflację niską, albo jak tłumaczy inflację zerową, albo jak tłumaczy deflację. 8 lat temu gdzieś tak mieliśmy w Polsce do czynienia z występowaniem deflacji. Firmy były tak samo chciwe jak dzisiaj, też chciały osiągać jak największe zyski
I ten bodziec, ta chęć osiągania największych zysków, ona była realizowana w taki sposób, żeby ceny obniżać, a nie ceny podwyższać. Tak samo w historii się zdarzało nieraz, że mieliśmy system rynkowy, w którym występowała długookresowa produktywnościowa deflacja, na przykład w wieku XIX. Zresztą jakbyśmy mieli system normalnego pieniądza, a nie system pieniądza dekretowanego, to też mielibyśmy do czynienia z produktywną deflacją i gridflacja, pompowanie chciwości przez przedsiębiorstwa, prowadziłaby do deflacji cenowej, gdzie ceny by spadały. I nie moglibyśmy powiedzieć, że wtedy ceny spadają, bo firmy są mniej chciwe. Nie, ceny by spadały w otoczeniu tego, że firmy są chciwe. Więc o tym należy pamiętać, że to jest pewna powszechna rzecz, ta chciwość. To jest raz. Druga sprawa, jak my mówimy o, tutaj rzucamy taki termin jak gridflacja i faktycznie chcemy twierdzić, że coś się w tej gridflacji zmieniło, że z tą chciwością się coś zmodyfikowało, no to musimy to sobie jakoś zoperacjonalizować. Tak jak na przykład mówimy o tym, że podaż pieniądza może mieć wpływ na inflację, to jako się tam próbujemy mierzyć niedokładnie, bo niedokładnie, ale staramy się i próbujemy pokazać wpływ na ceny, to może się okazać, że tego wpływu nie ma. No ale tak samo trzeba zrobić tutaj. Jeżeli ktoś twierdzi, że to chciwość decyduje, no to proszę jakiś miernik tego, oczywiście to nie musi być super dokładny miernik, bo w naukach społecznych nigdy takich mieć nie będziemy, ale jakąś taką analizę bardziej empiryczną, pokazującą, o, tak mierzymy chciwość, albo tak mniej więcej, albo to nam pokazuje, to jest jakiś powiedzmy proxy, jakiś taki niedoskonały marker chciwości i on na przykład się podniósł w tym czasie i dlatego inflacja nam wzrosła, a następnie pokazać, że na przykład ten marker przestał się podnosić, tak jak teraz. Inflacja nam spowalnia wyraźnie, no to teraz z tym markerem stało się coś w drugą stronę i dlatego ta inflacja zaczęła spowalniać. Takiej analizy nie dokonał, w związku z tym są to tezy i zdania rzucane całkowicie na wyrost, bo nie są udowodnione właśnie z tych dwóch przyczyn. Raz, tak jak mówię, chciwość jest praktycznie wszędzie, a dwa, że tego nikt nie zaprocjonizował, nie pokazał, o tak sobie możemy tą chciwość mniej więcej zmierzyć i właśnie możemy udowodnić, że jak to nam się podnosi, to wtedy w odpowiedzi na to podniosły nam się ceny, podniosła nam się inflacja. To jest tak samo jak, nie wiem, mierzymy sportowców, którzy ćwiczą i budują swoją masę mięśniową, no to na przykład sprawdzamy, ile ćwiczą w godzinie, jakie wykonują ćwiczenia, patrzymy, ile białka jedzą i możemy pokazać, o, im urosły mięśnie, a ci, którzy mieli niższe wskaźniki, na przykład mniej brali białka albo mniej ćwiczyli, no to mają mniejszą budowę masy mięśniowej. Wtedy to jest konkretna nauka, natomiast jak ktoś rzuca tam na wiatr, o, to pewnie jakaś tam chciwość jest na to skudna, a to z nauką nic wspólnego nie. No dobrze, a co z taką tezą banków centralnych, w tym Polskiego Banku Centralnego, która mówi, że zyski przedsiębiorców wzrosły w trakcie inflacji, ale teraz skończy się ich Eldorado? Znaczy, z jedną rzeczą na pewno trudno jest polemizować, bo to jest faktycznie potwierdzone empirycznie, że mamy do czynienia ze wzrostem zysków w gospodarce w trakcie tego procesu inflacyjnego i jest to wzrost zauważalnie wyższy niż wzrost na przykład płac w ostatnim okresie, chociaż na przykład w początku epidemii w 2020 roku to akurat tak nie wyglądało, raczej wyglądało to odwrotnie. Więc faktycznie zyski wzrosły, konkretne ceny nam wzrosły szybciej, zyski wzrosły nam szybciej niż płace w gospodarce. To rzeczywiście faktycznie w gospodarce wystąpiło. Natomiast nazywanie tego Eldorado i wielką wspaniałą sytuacją dla firm jest mimo wszystko na wyrost. To, że pewne ceny rosną szybciej od innych, to jeszcze nie oznacza, że te wzrosty cen rzeczywiście powodują inflację i że one rzeczywiście są przyczyną. Trochę tak samo jak z podnoszeniem się fali. No, jeżeli na przykład mamy do czynienia ze skumulowaniem strat popowodziowych, nie wiem, we Wrocławiu i w Opolu, tak jak w 1997 roku, no to faktycznie to podnoszenie się fali przebiega tak, że straty się skumulowały w tamtych miejscach, ale to nie znaczy, że straty skumulowane w tamtych miejscach spowodowały powódź albo że spowodowały tą siłę pierwotną, która powodowała zalewanie na wielu terenach Polski. No i tak samo jest trochę tutaj, to, że zyski się podnoszą bardziej od innych cen, te konkretne właśnie ceny, czyli zyski podnoszą się bardziej od innych cen, to jeszcze nie oznacza, że one faktycznie są przyczyną tego całego procesu. Weźmy sobie na przykład taką sytuację, eksperyment myślowy, oczywiście ktoś powie, że absurdalny, ale wymyślam go po to, żebyśmy zrozumieli pewne zależności. Powiedzmy, że rząd nagle stwierdza, że chce sowicie wynagrodzić swoich przedstawicieli, czy generalnie wszystkich przedstawicieli sektora publicznego. W Polsce mamy jakieś 2 miliony osób, powiedzmy w sektorze publicznym, pracujących i powiedzmy, że rząd stwierdza, że każdemu z nich kupi za 500 000 auto od dilera samochodowego, bardzo dobrze wyposażone, no i w tym celu wydrukuje pieniądze, co będzie oznaczało wzrost podaży pieniądza o jakieś 25%.
No i co nastąpi w początkach tego procesu? Nastąpi podnoszenie się płac w sektorze publicznym, nastąpi też jednocześnie podnoszenie się radykalne zysków dealerów samochodowych i te dwie zmienne będą wyprzedzające, to znaczy one wyskoczą w górę, a potem po jakimś czasie pozostałe ceny też się będą podnosić. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy można powiedzieć, że zyski dealerów albo nawet płace budżetówki są przyczyną podnoszenia się wszystkich cen w gospodarce? Oczywiście nie, po prostu to oznacza, że one się szybciej dostosowały, bo tak skanalizowano wpływy pieniężne. Natomiast pierwotna przyczyna inflacji leży w tym wypadku gdzie indziej. Leży w decyzji o tym, żeby rzeczywiście zwiększyć, żeby wprowadzić ten impuls popytowy i zwiększyć o 25% podaż pieniądza i wpuścić ją poprzez kanał fiskalny do gospodarki. I to powoduje inflację. Natomiast to, że zyski w tym wypadku dealerów i tak samo płace pracowników budżetówki wyskoczą szybciej, no to trudno powiedzieć, że to jest przyczyna. O ile oczywiście dealerzy i przedstawiciele budżetówki wcześniej nie lobbowali za tymi rozwiązaniami, żeby faktycznie doprowadzić do wzrostu podaży pieniądza, wtedy można w jakimś sensie obarczyć ich winą. Natomiast sama adaptacja cenowa tego, że pewne ceny dostosowują się szybciej od innych, podnoszą się szybciej od innych, to jeszcze nie oznacza, że one są faktyczną przyczyną występowania zjawiska inflacji. Obrońcy tej tezy o gridflacji powołują się m.in. na opracowanie ze strony internetowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie tam zdaje się wyszło, że wzrostowi inflacji ma w 45% odpowiadać wzrost zysków. Czyli jak rozumiem, za wzrost inflacji ma w 45% odpowiadać wzrost zysków. O, to jest bardzo dobry termin, to znaczy pan użył dobrego terminu odpowiadać, w sensie takim, że jak postawimy jedną rzecz po jednej stronie i drugą rzecz po pewnej stronie, to w jaki sposób one sobie odpowiadają, że to rośnie o tyle, a to rośnie o tyle. Natomiast niestety termin jak gdyby odpowiadanie trochę ma też takie konotacje odpowiedzialności, że ktoś za coś odpowiada, tak? W sensie, że coś powoduje. Natomiast ten tekst, na który powoływali się faktycznie nawet na konferencjach prasowych prezesi banków centralnych czy przedstawiciele banków centralnych, do tego jeszcze on stał się bardzo wiralny, bo krążył na Twitterze wśród różnych grup, którzy propagują tę tezę, że za inflację odpowiada chciwość albo odpowiadają zyski przedsiębiorstw nadmierne. Natomiast jak się do samego tekstu zajrzy i popatrzy, co tam jest napisane, to nie ma tam nic mówiącego, że mamy rekordową inflację, tylko pokazuje, gdzie ta inflacja się kumuluje. Tam nawet jest taki fragment sugerujący, że nie ustala się łańcucha przyczynowego. Procenty w ogóle tam się rozkładały tak, że jak popatrzymy na poziom wzrostu zysków i na generalnie inflację, to wychodzi, że 45% przypada na zyski tej inflacji, 40% przypada na zużycie pośrednie, produkty importowane, szczególnie związane z sektorem energetycznym, a 25% przypada na wzrost płac. Od razu mówię, że to się nie sumuje do 100%, bo tam też były czynniki deflacyjne. Czyli mamy 45, 40, 25. No i teraz tak, jeżeli ktoś na przykład twierdzi, że to oznacza, że zyski spowodowały 45% inflacji, to równie dobrze może twierdzić, że inflacji spowodowały też płace pracowników. 25% inflacji było spowodowane przez płace pracowników. Ale to znowu nie oznacza ustalenia przyczynowości, tylko raczej rozłożenie, pokazanie, że jest różne tempo inflacji, że te ceny w różnym tempie się podnoszą, czyli następuje to zjawisko, które bywa nazywane w literaturze ekonomicznej efektami Cantillona, że niektóre ceny szybciej nadążają za procesami inflacyjnymi, a inne ceny niekoniecznie tak samo. Zresztą znowu wyobraźmy sobie taki Hume'owski od Davida Hume'a, klasyczny scenariusz wzrostu podaży pieniądza. Powiedzmy, że tak nastąpiłyby procesy inflacyjne, że te trzy, że to by się nam rozłożyło równomiernie na wszystkie ceny, tak nigdy nie jest oczywiście, ale powiedzmy, że w jednej trzeciej odpowiada, jak gdyby na inflację przypada w jednej trzeciej wzrost zysku, w jednej trzeciej wzrost tych importowanych produktów, a w jednej trzeciej płac pracowników, czyli mamy 33%, 33%, 33%. No i co, w takiej sytuacji powiemy dalej, że inflacja jest powodowana w 33% przez zyski, w 33% przez płace, w 33% przez zużycie pośrednie importowane. No oczywiście nie, to po prostu pokazuje, że tempo byłoby równomierne, ale znowu to nie ustala łańcucha przyczynowego i ten tekst łańcucha przyczynowego nie ustalił, tylko pokazał, że możemy zauważyć różne tempo adaptacji do procesów inflacyjnych i taka jest tak naprawdę teza autorów, a nie teza taka, że zyski są odpowiedzialne za to, że mamy do czynienia z inflacją. Nie, to po prostu pokazuje, że pewne ceny adaptują się szybciej i na to też oczywiście trzeba szukać wyjaśnień, czemu niektóre ceny adaptują się szybciej, a inne wolniej. Natomiast nie można twierdzić, że te ceny, które adaptują się szybciej, są przyczyną inflacji. To czy wobec tego
Krążąca nieraz w mediach teza o spirali marżowo-cenowej jest niepoprawna. O, to jest bardzo dobre pytanie, bo nam się ta marżowość pojawiała. W ogóle na podstawie tego tekstu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wielu komentatorów mówi o tak. Sytuacja wygląda tak, że firmy zaczęły być chciwe, bo to jest tak, mamy tutaj jak gdyby te przeskoki w argumentacji, tak? Empiryczna analiza pokazuje, że wzrosły nam zyski i wzrosła inflacja i że zyski wzrosły bardziej niż płace i to jest empirycznie faktycznie potwierdzone. Ale wokół tego jest dobudowywane cała masa mikrozdań i mikrostwierdzeń, które wcale nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. I mamy tak, mamy rosnącą chciwość, nagle ktoś chciał zwiększyć chciwość, widzieliśmy, że to kompletnie jest empirycznie niedowiedzione. Wzrosła nam niby chciwość, w odpowiedzi na to firmy stwierdziły, że sobie podniosą swoje marże, te narzuty, które mają na to, co kupują, tak? Marże, narzuty, w sumie jedno i to samo, tylko trochę inaczej liczone. Podniosą sobie marże i narzuty i w efekcie wycisną z konsumentów więcej pieniędzy, podnosząc po prostu ceny, bo są chciwe, bo mogą podnieść marże i w efekcie tego rosną zyski. Tymczasem nie ma tak naprawdę, też nie ma jeszcze dobrych analiz empirycznych pokazujących, że wszędzie marże powzrastały, te narzuty, które sobie firmy nakładają i że to był proces zuniformizowany. Tego nam brakuje. Ale warto powiedzieć też o kilku sprawach. Po pierwsze, zyski, to też na to zwracają uwagę autorzy tego opracowania na stronach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zyski przedsiębiorstw i firm mogą rosnąć bez wzrostu marży. Czyli firmy wcale nie muszą zwiększać swoich marż, a może dojść do tego, że wzrosną im zyski. Ba! Może nawet im nie rosnąć obrót i nie rosnąć marża, a mogą rosnąć im zyski. Weźmy sobie taki scenariusz. Powiedzmy, że to jest takie, akurat ostatnio rozmawiałem z Marcinem Zielińskim z Forum Obywatelskiego Rozwoju, który pracuje nad tekstem o inflacji. I weźmy sobie na przykład taką sytuację. Powiedzmy, że mamy firmę, która tak, 2 miliony wydaje na zużycie pośrednie importowane, energia, ropa i tak dalej. 2 miliony wydaje na płace, więc mamy w sumie 4 miliony. I milion to jest zysk, milion to jest narzut, który ta firma ma. Czyli mamy 1 milion w stosunku do 4 milionów, tam narzut 25%, lub jak to woli, marża 20%, zależy od czego ten procent się bierze. I mamy poziom zysków milion, tak? Mamy poziom zysków milion, narzut mamy tutaj 25%. Powiedzmy, że drożeje ropa, drożeje zużycie pośrednie, które w ogóle nie wchodzi do PKB tak naprawdę importowane. I mamy teraz wydatek rzędu 3 milionów na zużycie pośrednie. 3 miliony na zużycie to pośrednie, 2 miliony dalej na płace i załóżmy, że firma ma ten sam narzut, narzuca 25%, to wtedy narzut zrobi 1,25 miliona. Czyli mamy narzut dokładnie ten sam procentowo, bo jest dalej 1,4 jak gdyby tej kwoty, natomiast, czy tam 1,5, jeśli się weźmie to marżowo, natomiast zyski wzrastają, bo już jest 1,25 miliona zamiast 1 miliona, płace są dalej 2 miliony, bo nam nie wzrosły, więc udział w PKB zysków rośnie, zyski faktyczne rosną, a firma wcale swoich narzutów i marż nie zwiększyła. W związku z tym jest absolutnie możliwa taka sytuacja, że marże zostają na tym samym poziomie, produkcja nawet może zostać na tym samym poziomie, ale fakt, że tego zużycia pośredniego w firmie jest jak gdyby więcej, nominalnie jest więcej na to wydawane, powoduje, że zyski i udział zysków w gospodarce narodowej też się zwiększy. I to wcale nie będzie jakiś rezultat chciwości, tylko adaptacji wynikającej z tego, że to ta firma wykorzystuje zużycie pośrednie i z niego korzysta. Więc to jest raz. Druga sprawa. Jak mamy do czynienia z procesami inflacyjnymi, bo ja tutaj pokazałem hipotetyczny scenariusz, w którym nam nawet nie wzrosły jak gdyby obroty na te jednostki sprzedawane. Natomiast teraz wyobraźmy sobie to, co się faktycznie dzieje, że obroty rosną. Bo jedno z pytań, które możemy zadać, to jest tak. Firmy zwiększają swoje ceny, bo to zawsze firmy zwiększają swoje ceny w procesach inflacyjnych, tak? Ale pytanie brzmi, dlaczego mogą zwiększyć swoje ceny i dlaczego przy zwiększaniu cen doświadczają dalej rosnącego obrotu? Czyli sytuacji takiej, w której firmy podnoszą ceny, a obrót cały czas rośnie. Weźmy sobie przypadek Biedronki i przypadek Walmartu. To są firmy, które generalnie nie zwiększyły nawet swoich marży, ale wzrosły im znacząco obroty i wzrosły im zyski w trakcie tych ostatnich lat 2022. Jak się przyglądałem na ich marże, to wcale nie wzrosły, a nawet trend można uznać za trochę spadkowy marż. Marż, czyli jak gdyby tych narzutów, więc sytuacja jest mocno konkurencyjna, skoro marże wcale nie rosną, a zyski rosną. No dlaczego? Dlatego, że mamy impuls po stronie popytowej, mamy wzrost podaży pieniądza, generowane zwiększenie wydatków, aktywną, bardzo aktywną, rekordową politykę fiskalną w okresie pandemicznym.
I to w efekcie powoduje, że rosną obroty i rosną oczywiście zyski. To trudno spodziewać, żeby było inaczej. I wręcz to jest taka naturalna kolej rzeczy. Gdyby firmy, bo to jest też taka sytuacja, że wszystkie firmy są nadal chciwe i gdyby firmom się opłacało utrzymywać niższe ceny, to by te ceny nie podnosiły, natomiast podnoszą ceny, bo mamy do czynienia z taką konkurencyjną inflacją, z generalnie zwiększonym popytem po stronie odbiorców. I to w efekcie powoduje, że przetrwają te firmy, które ceny podniosą, a te, które nie podniosą, to pozostawią je na niższym poziomie. W efekcie doświadczą też wyższych kosztów i będą z rynku jak gdyby usunięte. Nie doprowadzą do tej adaptacji. No jest jeszcze trzeci element tego procesu, bo faktycznie niektóre firmy, to mamy potwierdzenia, że w niektórych branżach marże jednak rosną. Tak? Więc jak gdyby pokazałem, że marże nie muszą rosnąć, mogą rosnąć zyski przy tej samej produkcji. Potem przeszliśmy do tego, że mogą rosnąć zyski z tego powodu, że rosną obroty przy tych samych marżach. No to teraz dojdźmy nawet do trzeciego scenariusza, bo są branże, w których rosną marże faktycznie. Tak? Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy wzrost marży i narzutów w tych branżach to jest rezultat jakiegoś niekonkurencyjnego procesu, czyli tego, że ktoś robi dokładnie to samo, nic nie zmienia w swoich procesach, tylko stwierdza, a zrobię sobie większe narzuty i więcej sobie wyciągnę z konsumentów. Teraz trzeba było zadać pytanie, dlaczego tego wcześniej nie robił. Coś widocznie się musiało zmienić innego, co pozwala na takie wzrosty marży. Więc to podnoszenie marży jest adaptacją do zmieniających się warunków, do warunków inflacyjnych. No i teraz wzrosty marży przy adaptacjach tego typu są też rezultatem przedsiębiorczych konkurencyjnych umiejętności, bo marża firmy czy narzuty firmy to nie jest takie o sobie wstyknięcie, tylko to jest też jakieś wynagrodzenie za czynnik produkcji, za to, że ta firma robi coś produktywnego. I jeżeli następuje przemiana rynkowa jakaś, na przykład rozwija się, nie wiem, już abstrahując od inflacji, rozwija się konkretna branża, branża deweloperska, jest dostarczonych więcej mieszkań, albo dostarczone nowe jakieś działki do zagospodarowania i jednocześnie rośnie popyt konsumentów, bo ktoś wpada na pomysł na przykład dofinansowania kredytu, rośnie popyt po stronie konsumentów, więc opłacalność produkcji zdecydowanie się zwiększa, to branża deweloperska może podnosić swoje marże, a przedsiębiorczo umiejętnie wykorzystywać tę sytuację w zmieniającym się otoczeniu, zmieniających się warunkach i to jest taki czynnik produkcji, który po prostu swój wkład jak gdyby podnosi do produktywnego podziału pracy na rynku. Więc nawet kiedy marże rosną, czy też na przykład mamy dostosowania, obstawiam, że najwyższe dostosowania są w branży turystycznej, jak mamy do czynienia z tymi wzrostami marż w branży turystycznej, czy na przykład, nie wiem, wzrostami w restauracjach, bo jest jakieś przetasowanie na rynku restauracyjnym, powiedzmy, pewnie jest, no to to oznacza po prostu dostosowanie do nowej sytuacji, w której zmienia się liczba dostawców, w której zmienia się produktywność czynników produkcji, także one zaczynają się dostosowywać do sytuacji i w większym stopniu przypada wynagrodzenie na nich, bo to jest produktywny ich wkład przy adaptowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. No dobrze, to kiedy stwierdzenie o tym, że za wzrosty inflacji jednak odpowiadają firmy, to znaczy firmy w tym sensie, że firmy podnoszą ceny, tak? Kiedy to byłoby prawdziwe? Kiedy by to było prawdziwe? Czyli jak chcemy dowieść, bo oczywiście trzeba być otwartym na różne hipotezy. Proszę bardzo, mamy hipotezę, że to firmy nagle spowodowały, że będą chciały te ceny sobie podnieść i w efekcie wyciągnąć wartość od konsumentów bez jak gdyby konkurencyjnych elementów tego procesu. No to trzeba byłoby dowieść, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju tutaj kartelizacją bezpośrednią bądź pośrednią, na przykład pokazać, że przedsiębiorstwa nic nie zmieniło się w sytuacji przedsiębiorstw. Wszystkie inne ceny najlepiej było, żeby w ogóle się nie zmieniły, w ogóle nie drgnęły, nie doszło na przykład do wzrostu zużycia pośredniego, ceny zużycia pośredniego i jednocześnie pokazać, że firmy jak gdyby harmonijnie, wspólnie, jak orkiestra wręcz, nagle by zaczęły podnosić swoje marże, od tak, bez zmiany czegokolwiek i robiłyby to bez wyjątku i wtedy podnosząc swoje ceny, mogłyby zauważyć, że więcej wyciągają jak gdyby z konsumentów. Tylko oczywiście problem jest taki, że taka sytuacja praktycznie by nigdy nie wystąpiła, dlatego że konsumentów wszystkich naraz nie byłoby po prostu stać na to, żeby zwiększać swoje wydatki bez jak gdyby tego bodźca jakiegoś popytowego, który wystąpił tutaj po roku 2020. W efekcie mamy tutaj właśnie występowanie czegoś kluczowego, tej aktywnej polityki pieniężnej, aktywnej polityki fiskalnej, które stały się absolutnie kluczowe, bo bez tego gridflacja zablokowałaby ten proces, tak? Czyli chciwość przedsiębiorstw, gdyby to była czysta chciwość,
gdyby ona miała decydować, to do tego procesu nie mogłoby dojść, dlatego że jeżeli harmonijnie przedsiębiorstwa nagle by zaczęły robić spisek bezpośredni albo nawet pośredni w poszczególnych branżach, to podnosząc swoje ceny okazałoby się, że chciwym firmom jakimś opłacałoby się tych cen nie podnosić i jednak ściągnąć do siebie konsumentów korzystających z tego, że nie mają tego bodźca fiskalno-pieniężnego i przy niższych stawkach są gotowi wydawać pieniądze na tego przedsiębiorcę, na tą firmę, która oferuje niższe stawki i jest w stanie te niższe stawki zaoferować. Więc potwierdzenie tego scenariusza musiałoby nam pokazać właśnie jakąś takie collusion, jak to się mówi w literaturze ekonomicznej, takie właśnie współpracowanie wielu firm naraz, które sobie te ceny podnoszą i to jest jedyny czynnik, który się zmienia. I faktycznie, gdyby wtedy do tego dochodziło, że powszechnie zuniformizowana inflacja by wystąpiła, no to moglibyśmy powiedzieć, że jest to rezultat nagłej chciwości wiążącej się z tym, że firmy postanowiły zwiększyć swoje narzuty i marże bez jakiegokolwiek uzasadnienia, bez odpowiedzi na jakikolwiek inny bodziec. I wtedy faktycznie byśmy sobie taką inflację mogli tłumaczyć taką, powiem nawet nie do końca chciwością, dlatego że prawdziwie chciwa firma, tak jak mówię, by znalazła bodziec do tego, żeby się wyłamać z tego włączenia się do orkiestry. Problem w obecnej sytuacji jest taki, bo oczywiście widzimy, że firmy podnoszą swoje ceny. Tak jak powiedziałem, to zawsze firmy podnoszą swoje ceny, ale to nie znaczy, że te ceny są pod ich całkowitą kontrolą i że nie reagują na otoczenie rynkowe. Problem polega na tym, że ten scenariusz wyłamania się po prostu by nie opłacał dzisiaj. Firmy, które by próbowały utrzymywać niższe ceny, po prostu by potraciłyby opłacalność. Okazałoby się, że one nie są w stanie się utrzymać na rynku, zostałyby wykoszone w środowisku inflacyjnym, a przeżywają te firmy tak naprawdę, które są w stanie responsywnie reagować na te ceny i też często przeżywają firmy, które podnoszą ceny, to też jest rezultat konkurencyjnego procesu. Właśnie dzięki temu, że mamy często do czynienia z wielkimi firmami w wielu branżach, w jakiejś branży spożywczej, w branży detalicznej, to one podnoszą ceny mniej niż te ceny byłyby podnoszone, gdybyśmy mieli te firmy porozbijane. Czyli to, co jest nazywane oligopolizacją, nie do końca poprawnie w gospodarce, niektórzy to tak nazywają, że mamy wielkie firmy, wielkie przedsiębiorstwa, one mają wielkie obroty, to właśnie dzięki temu, że je mamy, to ta inflacja, te ceny nawet się mniej podniosą, niż by się podniosły, gdybyśmy mieli wiele małych, niezależnych dostawców, którzy w mniejszym stopniu mogli kształtować efekt ekonomii skali. Cieszę się, że ten temat udało nam się tak szeroko przedstawić, ponieważ nie ukrywam, przetoczyło się rzeczywiście przez internet sporo tego typu tez, sporo podobnych artykułów. Na Twitterze to był prawdziwy zalew tego, że to właśnie właściciele firm w dużej większości odpowiadają za inflację w Polsce, bo są tacy chciwi, tacy źli i są właściwie wszystkim co najgorsze. Także dziękuję bardzo za ten mini wykład. Jeśli jeszcze mogę, to też dodam taki aspekt społeczno-polityczny. To jest dosyć nośna rzecz. Często w każdym systemie gospodarczym jest tak, że przedstawicielom różnych agent rządowych i urzędów opłaca się jak gdyby zrzucanie winy na coś innego za pewne negatywne procesy, które się pojawiają. I tutaj mamy też pewne echo, czy zwiększanie pewnego echa, bo to jest taka teza, która jest dosyć wygodna, prawda? Za inflację mówi się, to jest specyficzna sytuacja. Mamy epokę banków centralnych od wieku XX, praktycznie powszechnych wszędzie na świecie. Mamy najwyższe poziomy inflacji w całej historii świata, pomijając pewne tam, powiedzmy, jakieś kryzysowe momenty związane z odkryciami geograficznymi i napływem kursu. Mamy rekordową inflację praktycznie w wieku XX, trochę niższą, ale znowu pojawiającą się wysoko w wieku XXI. No i ta teza o tym, że to banki centralne nie odpowiadają za inflację, jest bardzo wygodna, tylko cokolwiek innego. Tak? Już nawet nie trzeba szykanować bezpośrednio na przedsiębiorców i w ten sposób jak w PRL-u czy w systemie komunistycznym, że za to wszystko to spekulanci odpowiadają. Natomiast jest to dosyć wygodne, mówi, że to jest pewna siła wewnątrz rynku, która sobie występuje, jest jakaś taka rozmyta, niezależna od tego, co robi bank centralny. To jest bardzo wygodna teza, no i zyskuje odpowiednie echo wzmacniające tą tezę w przestrzeni publicznej niestety. Tak, tak. Odpowiadają według propagandy przedsiębiorcy i nie zapominajmy jeszcze oczywiście o Putinie, który też odpowiada za inflację w Polsce. To tyle na dzisiaj. Zachęcam oczywiście do aktywności pod filmem, do zostawienia kciuka w górę, komentarza, no i zapraszam na zakupy do sklepu Nam Zależy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.